Cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Satisfactory. Moi drodzy, przebudowałem trochę sobie bazę, a więc co tu możemy zauważyć? Żelazo, miedź. Jedna fabryka żelaza, tam z tyłu druga fabryka żelaza, tu jest jedna fabryka miedzi, tam jest druga fabryka miedzi. Później mamy, co mamy? Mamy wapień tu jeden. Mamy wapień tam drugi, już postawiłem. I tam mamy wapień trzeci. Proszę bardzo. Dodatkowo, co zrobiłem? Postawiłem wieżę obserwacyjną, tą, którą możecie teraz zauważyć. O! Bo ona była akurat, proszę bardzo. Musiałem trochę przebudować, ze względu na to, że to nie tak miało być, jak miało być. Źle to trochę sobie przeliczyłem. Tu możemy zobaczyć, że wchodzi 30 części i 30 części wychodzi, prawda? Ale na przykład już tutaj, moi drodzy, wchodzi tylko 15 części i 15 części wychodzi. Więc trochę musiałem to przebudować. A tutaj wchodzi 30 części, a wychodzi 20, więc tak, moi drodzy, dobra, tak dla wszelkiego. Tu mamy płytki, tu mamy płytki. Czyli no. Mamy płytki, tu mamy płytki. Tu mi wchodzi 10, 30 wychodzi. Czyli tak, z jednej wiertnicy idzie taśmociągiem, proszę bardzo, tutaj się rozdziela na dwa piece, które dają nam po 30 i z tych 30 przechodzi nam do kolejnej skrzynki, ze skrzynki przechodzi nam do montera i tu wchodzi nam 60, a wychodzi nam łącznie 40. No i z drugiej fabryki żelaza jest tak samo mniej więcej, czyli wchodzi nam tu 30 i tu 30, czekajcie moment. Dobra, już jestem. I tak samo z drugiej fabryki, z drugiej wiertnicy żelaza. Tak samo, moi drodzy, tutaj wchodzi. Wchodzi nam tutaj do jednego pieca 30, do drugiego pieca 30. No i z tych 30 się rozdwaja na po 15, czyli wchodzi 60 i wychodzi 60 nam drutu. Z miedzią jest podobnie chyba. Wchodzi 15, ale 30 wychodzi. Więc mamy tutaj, wchodzi nam 30, 60 nam wychodzi i tu mamy tak samo 30 wchodzi, 60 nam wychodzi. Dobra, czyli tak, tu mamy ogarnięte w miarę. Co jeszcze? Co jeszcze, moi drodzy? Tutaj mamy, tu jest tak trochę śmiesznie. Tu jest trochę śmiesznie, bo wchodzi nam 45, tak? 45. Tu nam wchodzi 45, tu nam wchodzi 45, czyli razem 135, tak? 45 i 49, ty, to ja tu źle zrobiłem. Tu wchodzi nam 30. Ej, to ja źle. Tu wchodzi 45 i tu wchodzi nam 45, to ja źle to zrobiłem. Po jedno źle. Jeszcze raz. Wchodzi nam 45, wychodzi 15. A kopalnia wapnia daje nam 30. Daje nam 30. Właśnie. To ja źle. 30, 60, 90. O jedno za dużo. Czyli to musimy przerobić w takim razie. Dobra. Pyk. 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 Kurde, nie to. Piątka. To źle w takim razie. Zrobimy, co my sobie zrobimy. Dobra, na razie sobie to usuniemy, bo mi to nie będzie potrzebne. Czyli na to wychodzi, że nam tutaj potrzebne są tylko dwa. Dwa.
2, tak jest. 2 i wtedy będzie 45 i 45. Dobra, będzie się wszystko zgadzało. Tylko, że teraz tak, tu nam jeszcze brakuje zasilania. Zasilania, tu mamy, to zrobimy to zasilanie może. Brakuje nam druta, jasny gwint. Szybko biegiem po drut. Bo brakuje nam tu dwa zasilania, czyli tu szybko ogarniemy. Co my mamy w ogóle? Brakuje nam druta i brakuje nam płytek. Brakuje nam w ogóle wszystkiego, bo już tak naprawdę też można by powiedzieć, że nic nie mam. Płytek już nie mam żadnych. Dobra, weźmy sobie tutaj kabla. Weźmy sobie druta. I okej. I okej. Można byłoby na przykład stąd tę pociągnąć. Załóżmy tu. Będzie jeden. Będzie drugi. I trzeci, ok. Czwarty wyciągniemy go całkowicie na drugą stronę. Gdzie byśmy go postawili? Dobra, załóżmy tu. Brakuje nam czego? Brakuje nam. Teraz nam brakuje nam cementu. Cement był chyba tu, o ile mam go. Cementu nie mam, będę musiał sobie go zrobić ręcznie w takim oto wypadku. Zrobimy chwilę, nie cementu, betonu. Zrobimy sobie trochę tego betonu ręcznie. Dobra, 20 nam starczy na razie. Czyli z trzech fabryk wapnia mamy dwa konstruktory. Dobra, tuk, tuk, tuk. Tędyk, tędyk. Czwóreczka, bo musimy tak, tu przeciągnąć, załóżmy tu. Tu se załóżmy, podepniemy, pod tego sięgnie. Sięgnie. Mógłbym jeszcze tu gdzieś w środek. Dobra, ale nieważne. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. Tu mamy dwa. No dobra, to tutaj do tego też tak podepniemy, żeby to było i stamtąd, i stąd w razie czego. Tu mamy. Tu mamy. Ale brakuje nam tu jeszcze prądu, żeby to pociągnąć. Dobra, zaraz to sobie zrobimy. Moi drodzy, co my mamy tutaj? Tutaj będę robił sobie tylko i wyłącznie na razie miedź. Miedź i na razie będę robił sobie tylko druty. Tak, na razie będę sobie robił druty. Tu mamy podpięte tak samo. Jedna koparka. Do kontenerka. Z kontenerka rozdwojenie na dwa. Później do kolejnego kontenerka, znowu do kontenerka i tu się będą nam robiły miedziuchy. Jak będzie mało, to później sobie to dorobimy. Ale dobra, my tu teraz tak. Tu prąd teoretycznie mamy. Tu mam raz, dwa, trzy. A my nie mamy od tego prądu. Czyli musimy sobie, tu jest... Będzie czwarty. Tu są prądy. Dobra, załóżmy stąd idzie. I tu jest podłączone. Teraz powinno być podłączenie. Powinno. Mam raz, dwa, trzy, cztery. Tu jeszcze dołem idzie prąd na... Jedno i tam na drugie, dobra. Czyli to mamy, to mamy, to mamy, to mamy, ok. Można by powiedzieć, że to będzie nam działało. Teraz tak. Teraz jeszcze dodatkowo, co ja sobie zrobiłem, moi drodzy.
Robiłem, proszę bardzo, tutaj sobie. Tu mamy co? Tu mamy drewno. Tu mamy liście. Tu mamy biomasę z liści, tu mamy biomasę z drewna. A później tu mamy... co tu mamy? Biopaliwo stałe nam się będzie tu robiło. Dobra, tuk, 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 tuk. Teraz tak, czy to jest podłączone? To jest podłączone, to też jest podłączone, to... To też jest podłączone. Co jeszcze ciekawego odkryłem? A, pobawiłem się trochę w drwala. Wycięłem. Wycięłem dużo, 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 dużo drzew wycięłem, dużo liści wycięłem. Dowiedziałem się, że te coś, te kwiatki mają nogi i one wstają i gazują. Świetnie, nie? Dobra. Czyli chyba teoretycznie mamy wszystko podłączone. No i oczywiście postawiłem już tutaj maszyny. Teraz trzeba będzie, moi drodzy, odpalić te maszyny. Tak naprawdę nie wiem, ile będę potrzebował prądu. Trzeba byłoby to włączyć i strzelić. Tu jest 20, to dużo. Czyli tak, włączymy to też. Brak zasilania. Czemu nie chce się włączyć? Dobra, jest włączone. Jest włączone. Teraz tak, jeszcze raz odpalimy. 40 mega. To musimy mieć z 80. Czyli tak, odpalimy to. Pyk. Jedno. Odpalimy drugie. Włączę się. I załóżmy, odpalimy trzecie. Wydajność 130 MW. No, potrzebujemy 99,103. No to akurat. To akurat 3 nam na razie starczą. Oczywiście jest tego dużo więcej. Już postawiłem na zaś, żeby to było. Niech sobie to będzie. Zobaczymy. Teraz trzeba byłoby sprawdzić, czy maszyny działają, moi drodzy. Maszyny działają. Tu się coś kopie. Dobra, ta działa. Tu na razie nie działa, bo nie ma co działać. Tu mieć. Mieć nie działa, why? Czyżbym nie włączył tego? No i co? No power. No power, no power, no power. Jak to no power? Wszystko stanęło? Wszystko stanęło, to znaczy, że co? 130 MW to jest za mało. Dobra, raz, dwa, trzy. Palmy czwartą w takim razie. Teraz zobaczmy. 160. Ile tu mamy? 140. To jeszcze dla bezpieczeństwa. Jeszcze jedno. Jak się okaże, że coś nie będzie działało. Na razie mi starcza 140, ten spoko. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy to działa tak, jak powinno działać właśnie. Wejdźmy może na wieżę. Na wieży będzie chyba najlepiej widać. Na wieży chyba będzie najlepiej widać, czy to działa, czy nie. Taśmociągi ruszyły. Ten ruszył. Ten ruszył, dobra. Tamten idzie. Okej. Ten idzie.
Tu też zaczęło iść. Jeden i drugi idzie, żelazo idzie, miedź idzie. Czyli tam jeszcze trzeba będzie widzieć, zobaczyć. Na razie to nie idzie, bo to nie ma towaru, ale kurde, teraz się zastanawiam, czy jak ruszy się towar, czy to mi zaraz jeszcze nie wysypie się zaraz. Łapień idzie, dobra. Dobra, może skoczmy sobie. Nie, nie można skakać. Za wysoko. Za wysoko. Dobra, ten idzie, łapień. O, i teraz ładnie się nam tu wszystko, ale tu jeszcze mi. O, lalalala. I tu mi coś idzie. Idzie. Gdzie? Idzie, ruszyło. Tu ruszyło i tam ruszyło. Dobra, czyli maszyny mamy chyba ogarnięte, chyba. Jeszcze tylko muszę zobaczyć na pewno jedną rzecz. Tu piece działają, tu jeden ten piec coś mnie. O, ruszył. Mamy drugie. To jest miedziucha, idzie z daleka. To idzie drugie żelazo. Okej. Okay. Nam się wytwarzają pręty. Dobra, 32. A tu płytki, dobra. Czyli działa, moi drodzy. Czyli cała fabryka działa tak, jak powinna. Tutaj to się dzieje. Dobra, to teraz możemy zrobić, co możemy zrobić. Lepszym rozwiązaniem byłoby iść coś udoskonalić po raz kolejny, nie? To teraz pytanie, co? Czy ja chyba wiem, co ja chcę? Co my tu mamy? Tu. Paliwo zostaje, dobra. Co my tu chcemy? Z poziomu pierwszego? To bym chyba chciał najpierw, żeby zobaczyć te badania i skrzynki osobiste. To by było dobre. Z poziomu drugiego, co my mamy? Mamy tylko piłę na razie. Montaż części. O, to też trzeba będzie. Odskocznie. To nie. Logistyka nie. To będzie trzeba montaż części. Ale dobra, najpierw zróbmy poziom pierwszy w całości. Pyk. Milestone reached. The molecular analysis machine, referred to as the MAM, will allow R&D to provide new technologies, items, and buildings based on samples collected in the field. Poszło. To ensure a greater chance of success during exploration, an upgraded tool belt Dobra. Has been provided Teraz tak. Co as well mamy? As an object scanner and Specjalnie. Mamy. Note. The object scanner requires calibration via the MAM to enable detection of Skrzynię osobistą objects. Mamy. Posiada 25 okien do wychowania wielu przedmiotów. Ok, wieża już była. Fundamenty były, ściany były. Tylko skrzynie. Gdzie to były skrzynie? O tu. A ten pojemnik ile posiada? 24 okna do przechowywania wielu przedmiotów, a ten posiada 25 okien. Jak to możliwe? Ale dobra, my nie to. My chcemy, co my chcemy, moi drodzy? My chcieliśmy specjalnego mama. Jak mam wygląda? On potrzebuje prądu. O! I tu mamy mama, moi drodzy. Patrzmy, co my mamy w mamie. Maszyna analizy molekularnej. Dobra. Ale jeszcze tam był skaner jakiś. Skaner i nadajnik. Proszę bardzo. Skaner obiektów. Nie wiem, co on daje. Zobaczmy. Daje. Może tu? Musi. Skaner obiektu. Po co on skanuje? Co on skanuje? Płytki. Będziemy musieli płytki jeszcze. A jak się robi? A, płytki to się robi z tego, z montażu. Ale dobra. Organy obcych, moi drodzy. O, mam to i mam to. Proszę bardzo. Kateryt. Nowy metal kateryt wydaje mi mieć właściwości podobne do złota. Super. Kwiatki. Składniki odżywcze. Elektroślimaki. Kwar. Ej, dobra.
Moi drodzy, my tu mamy trochę tego dziadostwa. A kwiatków to za dużo. Dobra, dajmy siarkę, dajmy to, dajmy ślimaka, dajmy grzyba, dajmy to, dajmy to, dajmy to. Dobra, nie wiem co. Dzisiaj zajmiemy się badaniem. Potrzebujemy tutaj... badania. Czas badań, potwierdź. New recipe unlocked. Zacznij badania. New research available in the MAM. Że wkrótce kolejną analizę. Dobra, teraz co my mamy? Właściwości. Biomasa. Nam zabiera organy. Okej. Okay. Tu biomasę z tego, dobra. To też sobie zrobimy, przebadamy. Okej. Okay. Wow. Prętownik. Proszę bardzo, prętownik. Co my mamy tutaj? 6 z 5 nam zabierze. Zbyt drogie, nie mamy. Ile? 1000 tych trzeba. Okej, okay. Kurde, czemu ja stąd wylazłem? No to co to jest? Inhalator leczniczy. Patrzcie, 100 tych potrzebuje. Jo! To jest inhalator, powiększony ekwipunek. Później co mamy? Tu mamy zablokowane, a to jest, co to jest? Ostre pręty zbrojeniowe. Dobra. Dobra, zobaczmy, co mamy tu w katericie. Co nam tu pokaże ciekawego. Okej. Okay. New resource added to the resource scanner. Co już kapki, krztapki. O, to będziemy mogli przetapiać na coś. Dobra. Szybkowód. Proszę bardzo. Zbyt drogie. Ile musimy mieć? 50 sztabek? Co? 10 sztabek katerytu, czyli na to wychodzi, że możemy, patrzcie, coś nowego. Nie możemy. Możemy. Sztabka katerytu, proszę bardzo. Ile ona nam daje? Mało. Mało, mało. Czyli możemy już sztabki katerytu robić, proszę bardzo. Dobra, co jeszcze możemy robić? Biopaliwo stałe, to już mamy. Biomasa drewno, biomasa... organy obce. Proszę, z organów obcych można robić. Widzieliście? Takie cuda? Dobra. Super. Mamy 12 z 50. Nie mam więcej. To jest siarka. Dobra, to teraz może zrobimy płatki kwiatów. Może o, zbyt drogie. 10 płatków kwiatków. Nie mamy. Dlaczego? Jak mamy? Dobra. Jak nie mamy, jak mamy? Dobra, to jedźmy płatki kwiatku, zróbmy sobie badania. Proszę bardzo. Ukończono. O! Co my tu mamy? Stolet kolorów. Proszę bardzo. Zbyt drogie, nie mamy śrubek. To też nie mamy. Dobra, składniki odżywcze, moi drodzy. Możemy grzyba sobie rozpocząć, bo mamy grzyba. Możemy... dodany nowy jakiś obiekt do skanera, dobra. Okej. Okay. Ale jagoda, no i teraz nie mamy tych. Ile to oni potrzebują? 5. Elektroślimaki. Proszę bardzo, zrobimy jeszcze sobie badania z elektroślimaków, bo jeszcze mamy. Mamy co tu podkręć produkcję, moi drodzy. W sumie mógłbym zrobić. Tu potrzebujemy żółte ślimaki. Nagroda fragment energetyczny. I tu zielone ślimaki. Dobra, a z kwarcu? Mamy kwarc? Mamy, to też możemy, ale nie możemy zrobić, bo patrzcie, już nam czas leci, nie? Dobra, to, tylko mnie jeszcze zastanawia w takim wypadku nadajnik.
Mógłbym sobie zrobić trochę tych nadajników. I tyle było. I bym sobie skanera chciał zrobić, ale potrzebujemy 50 śrubek. 10 śrubek potrzebujemy. Śrubki są z rentu. Właśnie. To trzeba iść dalej, moi drodzy. Trzeba dalej stawiać tę fabrykę. Fabrykę trzeba dalej zrobić. Czyli tak, skaner mamy, to mamy. Potrzebujemy, o, żeby zrobić skaner. No dobra. Okej. Zobaczmy, mamy skaner. Proszę bardzo, jagody, grzyby. Taki twancyk. Dobra, zróbmy na jagody. O, jagody są tam, proszę bardzo. Tam są jagody. Okej. Dobra, to. Ale my na razie tego nie potrzebujemy. Coś jeszcze było z tym pistoletem, ale czekajcie, to jeszcze chyba nie zostało zrobione. Tu nam brakuje, czego nam brakuje? Brakuje nam tego. Tu też nie możemy nic zrobić, bo jeszcze trwają badania inne. Dobra, weź ten skaner wyłącz, bo mi ten skaner drażni. To ja bym jej może co zrobił? Może byśmy odblokowali jeszcze teraz montaż części. Będziemy mogli robić wirniki, będziemy mogli robić jakieś inteligentne poszycie. Bum. Poszło. Milestone reached. More complex assembly of parts. Nowe budynki i nowe części. To zaraz zobaczymy. Miedziana blacha. Project parts are too complex to produce by hand. Miedziana blacha się robi z tego. Widzieliście? A rama modularna z płytek wzmocnionych i z tego. O kurczę. Przewód, kabel, biomasa, o, fragmenty energetyczne ze ślimaków. To co on nam daje? Zrobimy jednego. Teraz co nam daje? Ile na elektroślimak przekształcono stały kryształowy fragment, emanuje z niej dziwna energia. Tempo produkcji 7,5 na minutę. Czekajcie, czekajcie. Czy tu przypadkiem nie można dać tego elementu, tylko gdzie? Gdzieś się go dodawało. Do pieca? Nie, do pieca nie, ale do konstruktora chyba się dawało, nie? Też nie. Produkcja. Musimy to teraz tak, moi drodzy. Teraz tu mamy. Dobra, weźmy to, żeby to nam nie piszczało, bo mnie chwilowo drażni. Co my mamy? Tu mamy mieć, to mieć nie. Tu też mamy mieć, to też nie. Tu mamy pręty. Tu mamy pręty, tu mamy pręty. Tu mamy pręty. I tu mamy pręty, czyli tak, na to by wychodziło. Z tych prętów musimy zrobić konstruktora kolejnego. Tak, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, załóżmy tu. Teraz tak, jak ja sobie wezmę na przykład śrubkę, 10 wchodzi na minutę, 40 wychodzi na minutę. Wchodzi, wychodzi 40, czyli z tych dwóch tu mi wchodzi, ile tu mi wychodzi, tu mi 15. I mógłbym postawić 3 konstruktory. Okej. I wszystko jasne. Tu jest mieć, tu jest nie mieć.
I musimy zrobić, moi drodzy, zrobić musimy tak. Logistykę. Połączyć się. Połączyć się. Brakuje żelazna płytka. No, żeby was szlak trafił. Dawaj płytki. Jeciu. Czyli musimy zrobić tak. 3. Hop. Hop. Teraz tych dwóch wchodzą pręty. Super. Teraz, żeby się nie bawić, sobie postawimy tu. Tak sobie myśliłem. O. Teraz musimy tutaj dać 3 konstruktorów. Jeden. Drugi. To byłby trzeci. I teraz tak. Stąd, tu. Stąd, tu. Stąd, tu. By się zgadzało, nie? Teraz tak. Tu sobie weźmiemy śrubkę. Tu sobie weźmiemy śrubkę. Tu sobie weźmiemy śrubkę. Teraz tak. Tu. I teraz musimy teraz dociągnąć, moi drodzy, prąda. Teraz nam wysypie ładnie znowu. Czystego sobie weźmiemy. Jakby tu ładnie postawić, żeby to było dobrze. Czy stamtąd? Ten ma ile? Ten ma na 4, ten ma na 3. Ten ma na 3. Dobra. Załóżmy. Raz, dwa. Pyk. Żeby to było dobrze to zrobione. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, tak? Teraz tu też trzeba byłoby zrobić nam łącznik. Łącznik i teraz trzeba byłoby nam tu łączyć się tym, to złączyć się z tym, a to złączyć się z tym. To by były śrubki, nie? Elegancko. I teraz oprócz śrubek damy sobie tu. Śrubki się będą robić. Dobra, niech się śrubki robią powoli. Czyli tu mamy ogarnięte. Skoczymy, zrobimy jeszcze jakieś badania. I przemianujemy jeszcze jedną rzecz. Blachy. Przemianujemy jeszcze jedną rzecz. Pójdziemy zrobić blachę. Teraz tak. Potwierdź. Dobra, ukończone. Podkręć produkcję. O, teraz podkręć produkcję. Dobra, to teraz może zobaczymy, jak czy można podkręcić produkcję. O. Proszę, a teraz można, patrzcie, o 150 strzał prędkość na minutę, dobra. Teraz jakbym to wrzucił.
150, to mam 45 na minutę, patrzcie. Tylko czy mi, ile to mi zbiera? 7. Też mi 7. Jak wyrzucę to, to mi 4. A z tym zbiera 7. A. To jest warte. To jest warte swojej ceny. Dobre pytanie. Na razie może sobie darujemy to. Zobaczmy teraz tak. Tu nie możemy, bo nie mamy ani części, ani wirników. Dobra. Tu nie mamy, bo nie mamy tego, tego. Płatków nie mamy. O, śrubek nie mamy. I płytek nie mamy. Ok, ze składników odżywczych. Tu nie mamy grzyba, musimy znaleźć. Tu nie możemy. Zbyt drogie. Tu nie mamy czego. Pewno nie mamy. Skręcenie wydajności. Żółte fragmenty energetyczne. No i dobre pytanie. Tu mamy a, potrzebujemy jednak ślimaka, ale tu nie potrzebujemy ślimaka, bo potrzebujemy pręty. To i to, a to mamy na pewno. To mamy na pewno. No se zróbmy tak. Że zaraz nam nie starczy, to ja bym jeszcze tutaj do takim oto wypadku może wybudował podręczną skrzyneczkę. Albo nawet i dwie. O. Nawet i dwie. Jedna z jednej strony. I druga z drugiej strony. I to by na to. Tu bym wyrzucił na przykład tak. Żeby. To bym sobie wyrzucił. Nie wiem, kwarc, siarkę na razie bym wyrzucił. To bym wyrzucił, to bym wyrzucił, to bym wyrzucił. To bym wyrzucił. Dobra, niech będą i kwiatki nawet. Na razie. Teraz czy tu coś jeszcze doszło? Nie, nie doszło. Dobra. Czyli tak. To moglibyśmy zrobić. Potrzebujemy 300 pręta. 50 kabla, dobra. 300 pręta i 50 kabla, więc to sobie... 300 kabla, nie. Pręta. A, pręta mam. Nie wiem, czy mamy pręta. Ja my mamy tego pręta. 100, 200. 97. Mamy, dobra. Duch. I powinno nam to starczyć. Elektroślimaki. A, kabla jeszcze nie mam. Kurczę. Raz, dwa. Kabel był tu. Nie? To tu. Też nie? To tu. Też nie. A, a, a. To tu. O. Pyk. I teraz możemy to ogarnąć. Teraz już nie będzie zbyt drogi. 2 minuty to będzie trwało. Tu potrzebujemy żółtego ślimaka. Żółtego ślimaka, tak mi się wydaje. Ja widziałem gdzieś tam. O, 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 na przykład tam na tej skale. To przypadkiem nie jest żółty ślimak, co? I tak powiem wam, że z ciekawości bym poszedł. Poszedłbym tam... Dobra, właśnie. Poszedłbym, zobaczył, bo jeszcze oprócz tego, to my mamy, moi drodzy, jeszcze przecież musimy zobaczyć, jak wydajność prądu i trzeba zmienić tam blachy. Ja muszę blachy robić, kurczę. Jaką mamy wydajność prądu? 160. Dobra, to jeszcze. Jeszcze wytrzyma. Jeszcze wytrzyma, ale my musimy teraz zrobić jeszcze mały myk. Tu jest ładnie, idzie nam pięknie. Tu jest zapchane wszystko pięknie. Musimy iść, moi drodzy, tutaj na górę. Musimy robić, zacząć blachę. Kable się robią, druty się robią, pręty się robią, płytki się robią.
A tu będziemy potrzebować pewnie blachy, tylko ciekawe, co z tej blachy będę mógł robić, nie? Teraz ja bym chciał na przykład piano blachę, ale potrzebuję sztabkę miedzi. Tak, dobrze mówię, dobrze. Wybierz recepturę. Tak, bo robiliśmy wcześniej przewody, a teraz będziemy... A, to dobrze, tych konstruktorów nie trzeba zmieniać. Kurde, już się bałem. No, bo on ze sztabki miedzi robi to, a my teraz nie ze sztabki miedzi, tylko będziemy robić ze sztabki miedzi, będziemy robić to. I blacha nawet się robi słabiej, bo wchodzi 5, nie, to nie to. Miedziana, wchodzi 20, a wychodzi 10. Mamy 60, czyli jeszcze mógłbym 20, a nie, to nawet za mało, bym powiedział, ha. Dobra. Ale my mieliśmy co? Mieliśmy uderzyć w tego... Jak mi się wydaje, że to jest żółty ślimak, ale... Dobra, na szczęście niewysoko. Wydaje mi się, że to jest żółty ślimak. Tylko teraz pytanie, jak się tam do niego dostać? Aby to na pewno jest żółty ślimak. Ile my mamy w ogóle? Nie mamy nic, 20 worków, mało. Ale to mógłby być żółty ślimak. Dobra, to jest jeszcze inna opcja w takim razie. Mam pomysła, moi drodzy, jak się tam dostaniemy. Wybudujemy sobie platformę, prawda? Tak właśnie, wybudujemy sobie platformę. Tylko, żebym z niej nie spadł. Jak z niej nie spadnę, to będzie sukces. No i tu trzeba byłoby chyba zainwestować w te odskocznie, bo jednak tak mówię, a po co mi te odskocznie, ale tyle kilometrów dymać, no to trochę też nie halo, nie? Ale dobra, trudno. Dawaj to. A, tu mamy tego wapieńka. Panie Janie, gdzie on jest tu? Tak mi się wydaje, że to jest żółty ślimak tam. Dobra, no jak żółty ślimak jest, to my go złapiemy. My go dzisiaj złapiemy. Przeprowadzimy te badania w końcu do końca. W końcu do końca. Odpowiedział. Żeby to zrobić, ja będę musiał jeszcze zrobić jeden mały myk, a mianowicie w fundamentach, nie to, znaczy to, ale se to przepiszę pod klawisz numer 9 albo 0. 0 jest pod dziesiątką. To będzie pod piątką, dobra. Niech będzie. Tu jeszcze grzyba zbierzemy. Nie wiem, czy coś później z tych grzybów będzie można robić. Pewnie tak. Tu mamy jakieś kolosy wielkie. Oj. Teraz pytanie, czy to jest żółty, czy to jest zielony? Jaki by nie był... Musimy się tam dostać. Takim oto sposobem. Takim oto sposobem. O. Tego wyjścia nie widzę. A, i te jajka, te są też niedobre. To też niedobre. O. No kurde, wchodź.
Kurczę, no i teraz pytanie. Czy to jest żółty, czy to jest zielony? No i zaraz się przekonamy. Po jakiemu on tam będzie gadał. Kurde, żeby tylko nie zielony. Normalnie jak Francuz, kurde, w poszukiwaniu za ślimakiem. Z daleka wygląda, jakby był zielony, przynajmniej tam zielona jakaś tam powłoka wokół poświata, wokół niego jest. Nabuduje. Ale to nic. Jeszcze ze dwa i będzie git. Weno. Czemu on nie zapamiętuje ostatniej pozycji? To mnie wkurza. Powinien zapamiętywać ostatnią pozycję, która była budowana. Czyli jak było budowane pod kątem, to miało pod kątem, a nie, że ja muszę za każdym razem jeszcze odwracać. Wkurza mnie to. Zielony chyba, co? Kurczę, zielony. 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 Ruda katerytu. O, 400 metrów. 800 metrów. Jo. 1300. Dobra, wiecie co? Fajnie było. Fajnie było, ale niestety to jest zielony ślimak. Tu mogę spaść, to może nie. To jest zielony ślimak, co mnie trochę... nie bardzo. Ale mam pomysła. Gdzie my sobie zrobimy... katerita. Wolę bym spadł. No właśnie! Dobrze, że do wody. Bo już się miękko zrobiło. Ale schody fajne, nie? Dobra. Idźmy na górę, rozbierzmy te schody, chociaż nie wiem. Można byłoby w sumie je zostawić, nie? Ale nie będziemy marnować towaru. Zabierzemy. Nie było, że śmieci zostawiamy, prawda? Jeszcze może znajdziemy dzisiaj, moi drodzy, tą złoża katerytu. Jeszcze bym chciał bardzo te złoża katerytu. Dobra, wszystko. Wszystko. Ruda katerytu, on był tutaj 400 metrów gdzieś. O! Tam jest 400 metrów, dobra. Co to jest? Kwarc. Ruda miedzi, nie. Ale te, grzybki potrzebowaliśmy. Nie grzybki, tylko te, no. Orzechy. 300 metrów. W tamtym kierunku. 1500, no to trochę nie. Oh shit. Jak ja tych kolegów lubię, ale mam na nich sposób. Wiecie, jaki mam sposób? Właśnie o takie w kółko latać. To coś ostatnio... O, trafił mnie.
Taki mam sposób. Latać za nimi w kółko. Mało miejsca. Czego ja tu nie mam? Dobra, zjemy to. Zjemy to. O, mogę dwa na raz? Mogę dwa na raz. Uhuhu. Mamy dwa miejsca wolne, dobra. Mamy dwa miejsca wolne, ale to nie. Nie, bo tu jest węgiel. Tak? Rudę DMO. Nie wiem, co to jest, ale wezmę. To jeszcze czyste. Tu jest drugie. Nie, to też jest DMO jakieś. Kurde, wiem, co ja wyrzucę. Tak, krzaki. Ruda DMO. Ciekawe, co to jest. Co by nie było? Gdzieś jeszcze były te orzechy. O, tu jakieś parcie kurczaki. Nie, 1000 to nie. Jakieś drzewa wielkie. To 40 metrów. Pytanie, na górze czy na dole? Dobre pytanie. Dobre pytanie, na górze czy na dole? 10, chyba na górze. Tam. Chyba tak, tylko jak my tam wyjdziemy? Jak my tam wyjdziemy? Tu orzeszki bym... O, na pustkowiu są orzeszki, ale dobra. Ale patrzcie, co tu się dzieje. Co to jest za drzewo wielkie? Co to jest w ogóle za jakieś... O. Co za kojo? To jakieś... To jest ten biegający, wściekliznę ma, co ma. O, tu jest, o Jezu, ten plujący ogniem. Ja nie wierzę. Kogo by tu łatwiej się pozbyć? Kurczę. Chyba, że trzeba zrobić taki sam manewr. Nie? Jak był tam. Z góry, gdzieś stąd, nie? 5, pyk, 0. Na 0 przypisałem. Pyk. 5. Tu już mogę w sumie to zostawić. Będę miał skrót. Kiedyś tam, może, jak będę potrzebował. Niech to się mi pokaże. Pyk. 5. 0. O. 5. 0. O. Teraz się nie przekręca. 5. 0. Pięć. Zero. Trzeba sobie jakoś radzić, nie? Tak myślę. Jak wysoko. Tam kiedyś ktoś mówił, że te spadochrony jeszcze są. Można jakieś spadochrony tutaj wyczaić.
Żeby to było to. 35 metrów, to by było to, moi drodzy. To by było to. To by było to. Ruda katerytu, czy tam, czy jak to się tam zwało. Gdzie ta moja fabryka? Kurde, jak ja bym tu prąd dociągnął. To moja chałupina jest. Tam, da, o, tu. Kurde, czy ja tam dociągnę? Jakbym się dobrze postarał, to mógłbym tu sobie postawić, tylko ja muszę prąd dociągnąć. Tu byłby problem. Byłby problem. O, jeszcze tu jest ten diabeł. Ja, dawaj go. Będzie on nam tu kusił, psuł nam. Musimy go odstrzelić, moi drodzy. Chodź. Chodź, robaczku. O ja, odleciałeś trochę? No ja, znaczy ja odleciałem. Kurde. Te nie są takie łatwe. Usiedź. Ty, bo mnie ubije zaraz. Ty, no co on jest? Ja go nie... Dobra, mam go. Ale dużo zdrowia straciłem najgorzej. Patrz, jak on szybko ten... Łyka to, nie? Łyka jak pelikan żabę. Dobra, tylko co my zrobimy? My zrobimy, moi drodzy, coś takiego, że... Co my takiego tu możemy zrobić, żeby to miało ręce i nogi? Trzeba byłoby coś wyrzucić na dzień dobry. Ewentualnie coś zje... A grzyba mogę zjeść? Dobra. O, patrzcie, jak ładnie się to świeci. Ja mam pomysła, ja tu postawię po prostu, moi drodzy, maszynę. Ja mam, kurde... Już wróciłem tę rudekę. Tego, no. Ale. Gdzie ta ruda? Co to jest? Ruda dema, Posortuję, nic się nie zmieni. Dobra. Weź. My sobie tu zrobimy, jeżeli nam starczy, oczywiście, minerek. Teraz takie pytanie za 100 milionów punktów. Docelowa prędkość produkcji 120 na minutę. Dobra, to. 120 na minutę. Teraz trzeba byłoby tak, postawić nam... Ja mam tu pomysł, moi drodzy. Będzie gotowy towar szedł do mnie. A nam się nie będę szczypał. 120 na minutę. A jak 120 na minutę, to ja potrzebuję tych dobrych płytek pod numerem 6. Których jest za mało. To jest inna opcja. Opcja
opcja bombowca. To zrobić jak najbliżej. Jak najbliżej tego. To jest równo. Kurde, kurde, nie jest równo. A jeszcze raz. O, teraz jest równo i patrzcie, idealnie. Chusteczka. No, prawie idealnie, bo... kurde. Czego? Czego? Tu jest ta kreska, tu jest kreska. Dobra. Teraz będę widział. Prątość mociąg. Być pochyły. Wiosny gwint. Czyli niewiele mi się tu... Niewiele poprawiłem. Ta kreska. O, 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 o. Starczy? Starczy. Dobra, czyli 120 będzie leciało. Tyle, ile będzie kopało, tyle będzie leciało. Elegancko. Elegancko. Teraz ja bym jeszcze to w takim razie, jak już tak jesteśmy, sobie pojedziemy po całości. Tylko nie pojedziemy, bo nie mamy towaru. Jak nie mamy towaru, to mamy pecha. A jak mamy pecha, to będziemy musieli tu wrócić, moi drodzy. Czyli zabierzemy to, co możemy. Ale nie chcę to. Zabrać to i chcę zabrać to. To wyrzuciłem. Kurde. Ale jaja. Ja tego nie mogę zabrać. Przecież to moje, co ja wyrzuciłem. Daleka. Noż to szlak. Dobra. Olać to. Olać to, moi drodzy. Teraz tak, jak weszliśmy, tak musimy zejść. Prawda? Jakby się należało. Łupa jest tam. Łupa jest tam. Takim ostrym kątem. Tego by nie. Albo i nie. Ktoś tu czuje, że to nie tak miało być. To z tej strony słabo mnie to wyjdzie. Ale próbować warto, nie? Ale chyba nie, jednak nie. Chyba jednak to nie tak miało być. Może ja sobie tu... No nie, dobra. Jeju. Dobra, trudno. W takim razie, moi drodzy, musimy zejść na piechotę.
zejść na piechotę, tak jak żeśmy przyleźli. Jeszcze zrobimy te dwa badania. Tak z ciekawości jeszcze zobaczymy tą rudę, ile jest. Może gdzieś w drugą stronę będzie bliżej. Oby. Tu jest jedno. Tu jest drugie. To wszystko. Jedno i drugie. Teraz musimy wrócić do chałupy. I będziemy musieli potrzebowali dużo, będziemy musieli zabrać dużo płytek, bo będziemy ich bardzo mocno potrzebować. Tam produkcja się musi robić. Tu pociągniemy jeszcze kabla. Do domu ile mamy? Kurde, kawał drogi jeszcze. Tu będziemy musieli to jakoś sobie ładnie rozbudować. O, to koło. O, najlepiej to by było stąd pociągnąć. Z górki już, nie? O, z górki jakbym sobie tu pociągnął, pyk, pyk i tam jechał w górę. To by było najlepiej, na przykład coś na ten deseń. O, pyk, pokaż to. To? Tak, koniecznie, ale dobra. No. Tak jest, tak sobie zrobimy, zaraz pociągniemy to. Nie ma co. Nie ma co, ale ja chcę jeszcze zrobić te badania z tym, jak on. On się to nazywa kateryt. O, katerytem. Katerytem, ale my mamy teraz dwa miejsca, to jest dobrze. Możemy mieć piłę i możemy mieć paralizator, co mnie się cieszy. O. Z okazji byśmy zobaczyli tam dalej. Dobra, co my tu mamy? Dobra, co my tu... Analiza ukończona. Skanowanie ślimaków, super. Nie mamy tego żółtego, z kwarca. Ile to idzie? Czy drogie? 10 kwarców? Przecież ja mam 10 kwarców. Co oni mnie tu w kulki lecą? Jak ja mam? Proszę bardzo. Jarkę też gdzieś mam. Jarkę też gdzieś mamy. Proszę bardzo. Co? Coś surowce jakieś nowe było? Co my tu mamy? Nowe surowce do wytwarzania. Black powder. Potrzebujemy siarki i węgla. A w kwarcu, co my tu mamy? Co to jest? Kryształek 20 kwarców potrzebujemy, tak? Dobra. Chyba, że muszę je przetworzyć. Zaraz zobaczymy, co tam wyjdzie z tym kwarcem. Dobra, kryształy kwarcu. Co my tu mamy? Kryształowy oscylator. 50 płytek, to tego nie mamy. Krzemionka. Dobra. Krzemionkę też sobie walniemy. Teraz tu potrzebujemy płytek i 100 ten. Dobra, to, ale ja coś jeszcze miałem. Organy to nie, bo tu nie mamy tych silników, tu nie mamy... O, tu musimy mieć 10 tych. Co to jest? Grzybnia. Uuu, panie. Podniki od grzybni. O, tu mieliśmy to zrobić, właśnie. Dobra. To nam się odblokowało. No proszę bardzo, potrzebujemy tego. Stalowe rury. Trojan, dobra. Zobaczmy, co nam się tu. Żelazna płytka miedziana.
O, ramę możemy składać. A to już rama była chyba. Przewód kabel, proszę. Kryształowy beton był. Krzemionka. Też z kwarcu można robić. Tylko do czego ona nam będzie potrzebna? Biomasa, biomasa, biomasa. Wirniki. Ze śrubek i z tego. I do tego będziemy... Do tego to my potrzebujemy chyba montera, ale my mamy montera, właśnie. Mamy co? Montera jako nowego. Ten monter jest tu. Były 4 wirników, których nie mamy. To na razie tego sobie nie zrobimy, ale... A tu co miała? To było ze ślimakami chyba, co? Katery, tu było. 12 mamy, 50 mieć. Dobra, zróbmy 50 katery tu, żeby było. I odblokujmy dalej. Zobaczymy, co to wyjdzie. Tylko czy ja będę miał 50 tego? Chyba niekoniecznie. Zaraz zobaczymy. Chyba nie. Chyba mi braknie. A jak mi braknie, to niedobrze. A braknie na pewno. To braknie pici kłaczek. 5 sztuk. 5 sztuk mi braknie, moi drodzy. No ale dobra. Ale dobra, nie ma co. Węgiel tu mam, śrubki tu mam. Nie ma co, moi drodzy. Dobra, ja się z wami żegnam. Ja sobie pójdę jeszcze w międzyczasie. Zbuduję tą platformę, pociągnę to. Pociągnę tą, tą tam. Tak jest, ja sobie to zbuduję, pociągnę i będzie dobrze. A z wami się żegnam. Mam nadzieję, do zobaczyska w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, na razie. Hej, hej.